byłem tutaj najdłużej w koniec stycznia, początek lutego, to ogromny mróz, minus 30 stopni. Przy wietrze to odczuwalna temperatura z minus 40. Żadna odzież, termo, inna po dłuższym czasie nie pomagała. Gdy się szło na przykład do Pawła, wracało się do jakiegoś budynku, do spalonych tych prospiłek, to dosłownie takie wrażenie zdzieranej skóry z twarzy, ta różnica temperatur. Ale też powiem, że na przykład nigdy herbata z bergamotką, którą do wolontariusze roznosili w żadnej restauracji, nigdzie, nawet przyznam się, że w domu, nie smakowała mi i nie będzie już tak smakować. Każdy dzień, osobliwie w dni wolne, był wypełniony Majdan. My często tutaj bywaliśmy z polską flagą, polska diaspora. Później przyjeżdżała tutaj pani poseł na Sejm Małgorzata Gosiewska. Wspólnie gotowaliśmy tutaj bigos pod hasłem Polskie Danie na Majdanie, rozdawaliśmy. Bardzo dużo ludzi podchodziło, bardzo dużo przychylnie wszyscy obecni na Majdanie rozmawiali z nami, że interesowali się, że to Polacy mieszkający w Kijowie. To niesamowita organizacja, która nie polegała na tym, że nagle wszyscy musimy wyglądać tak samo, wszyscy musimy mieć takie same poglądy, ale były różne obozy, które były w stanie zjednoczyć się właśnie pod tą ukraińską flagą, żeby razem walczyć o tę godność. Było to ekumeniczne, nie było różnicy, czy łacinnik, czyli rzymski katolik tutaj nazywany, czy ktoś prawosławny, czy grekokatolik. Zresztą przedstawiciele wszystkich kościołów byli tutaj księża obecni. Rozdano 300 tysięcy z niedalekiej tutaj katedry łacińskiej, gdzie wyżej, gdzie był praktycznie szpital, rozdano 300 tysięcy różańców. Także naprawdę dokonała się też jakaś duchowa zmiana wraz z tymi politycznymi przemianami, które nastąpiły, społecznymi, naprawdę też coś w ukraińskiej duchu. Myślę, że się zmieniło. Pamiętam, jak stojaliśmy obok sceny i już Berkut był za, możliwie za 20 metrów od nas. I jedyne, co nas rozdzielało, to była strefa ognia. I wszystko, co mogło płonąć, to my wszystko ciągnęliśmy dotąd, żeby ono, żeby rzucić w ogień i żeby tylko to było między nami. Prosimy zostawić scenę, zostawić Majdan i tak dalej, a my stoimy z tymi garnkami, z tym bigosem i rozdajemy, już strzelają, już wszystko się pali, te szyny palią. To było strasznie. I wtedy, jak wszystko się skończyło, to znaczy, jak rozdaliśmy na bieżąco, spiesząco, wszystkie zjedli ten bigos, my z moją koleżanką nie myśleli, dokąd nam biegnąć i pobieżeli do kościoła świętego Aleksandra. Do kościoła świętego Aleksandra, żeby się chronić, bo my nie znali, co będzie potem. W tą przełomową noc, kiedy po prostu rzucano opony, nie było barykad i ten ogień oddzielał.
myślę, że niecałe 200 metrów od sceny, gdy ten ogień oddzielał. Wiatr sprzyjał protestującym, ponieważ dym tam sypano do tego pieprz i ten dym uniemożliwiał wejście, uniemożliwiał dla Berkutu, dla wojsk tych wewnętrznych dalsze uderzenie. W pewnym momencie wiatr zaczął się zmieniać i wtedy pamiętam, jak Żenia ze sceny, może to była trzecia, może czwarta w nocy, zaczął krzyczeć, że wsi świadczenniki, wszyscy, czyli księża, wszyscy na scenę. I rozpoczęła się modlitwa, szturm modlitewny. I słuchajcie, coś niesamowitego. Można w to wierzyć, można nie wierzyć. Słuchajcie, po kilku minutach wiatr z powrotem wraca, z powrotem gryzący dym, pył zaczyna w oczy Berkutu. Chociażby na chwilę, że tak powiem, Majdan jest uratowany. Nie było tego strachu. Strach na Majdanie to były pierwszych 15 minut. Później strachu absolutnie nie było. A oni nie wiedzieli. Oni uważali, że my jesteśmy jakiś, nie wiem, nienormalni. Oni strzelają, oni mają broń, my mamy takie pałki drewniane i my idziemy do przodu. Obok nas padł człowiek i to był pierwszy sygnał, że coś jest, dzieje się absolutnie innego, coś przerażającego. Pamiętam za chwilę sanitariuszy, którzy biegną z noszami, człowiek, który krwawi. Ja jeszcze zadaję strasznie głupie pytanie, bo pytam się, czy to widzę ślad, ranę postrzałował na szyi, pytam się, czy to jest po broni ostrej. I ci sanitariusze tak patrzą się na mnie z takim zdziwieniem, przewracają właściwie już ciało. A na drugą stronę widać ślady po prostu po kulach, zakrwawione ciało i później już były tylko kolejne ofiary. Osobiście wyniosłem na swoich ręcach 18 ofiar do hotelu Kozacki. Pokładaliśmy na przystanku, bo nie było miejsca, bo z góry policja nie wpuszczała karetki, żeby zabierać ofiary. Oczywiście ten ostrzał też miał taką straszną nieprzewidywalność w sobie. Myśmy nie wiedzieli, skąd strzelają ci snajperzy. Ktoś mówił, że strzelają z hotelu Ukraina, pod którym właściwie staliśmy, więc nakrywano nas tymi drewnianymi tarczami, tak jak one miały nas przed czymś uchronić przed tymi kulami, co oczywiście było abstrakcyjne. Z drugiej strony strzały, ten huk dochodził gdzieś z przodu, właśnie z głębi ulicy Instytuckiej i stamtąd niesiono kolejne ofiary. Фактично, коли вважають, вже нічого не було, коли вже сили були на ісході, тобто могли зробити той ривок і піти в наступ. Фактично, дуже тяжкими втратами самооборона найбільше Волинська сотня 35-та втратила, інші сотні вбитими, загиблими, пораненими, але вдалося вигнати Януковича з країни. Właściwie w ciągu kilku godzin sytuacja tak się zmieniła, że okazało się, że rewolucja godności w tym strasznym epizodzie, w tym takim krwawym epizodzie jednak wygrała, że ta ofiara przyniosła po prostu skutek taki, że udało się dokonać pewnego rodzaju też przewrotu politycznego, ale który przyniósł po prostu zwycięstwo rewolucji godności. Чи буду тим, ким я був до
każda ofiara, wiadomo, że jest tragedią, ale ważne to, żeby śmierć, żadna śmierć nie szła na marne i była pamięć, dlaczego ta osoba zginęła. Każda ofiara to jest wielka tragedia, ale z drugiej strony ciężko sobie też wyobrazić rewolucję bez ofiar. Mało tego, mam też takie wrażenie na podstawie polskiej historii przemian, które nastąpiły pod koniec lat 80., że bezkrwawe rewolucje nie zawsze kończą się tak naprawdę sukcesem. Być może ta straszna ofiara, jaką poniosła Ukraina i dalej ponosi, ostatecznie jednak przerodzi się w pełne zwycięstwo, w zwycięstwo niepodległości i wolności Ukrainy. Dzisiaj ten Majdan jest na wschodzie. Dzisiaj walka o wolność Ukrainy, która się zaczęła z Kijowa, jest na wschodzie. I ja uważam, że wiara w to, że Ukraina ma być wolna, że Ukraina ma być europejskim państwem, jednak pomoże nam zwalczyć Putina. Pokonaliśmy Janukowicza i pokonamy Putina.